Czuwaj, druhowie. Chciałbym wam dziś, w ten szczególny dzień związany z Dniem Myśli Braterskiej, złożyć najserdeczniejsze życzenia życia w drużynie w braterskiej atmosferze. A jednocześnie prosić, abyście pamiętali, czym jest braterstwo. Bo czasami wydaje się, że to braterstwo jako hasło zaszło już, moim zdaniem, patyną. Nie wiem, czy pamiętacie fragment książki Baden-Powella pod nazwą, pod tytułem Wilk, który nigdy nie śpi. I pewien epizod związany z małym chłopcem, bardzo biednym, który był tragarzem na przyporcie w Anglii. I tam wydarzyła się niesamowita sprawa, do której chciałbym nawiązać. Otóż ten biedny chłopiec, ten tragarz, był skautem, podobnie jak ty. I gdy przypłynął statek ze Stanów Zjednoczonych, wyszli pasażerowie, on jako tragarz złapał za bagaż pewnej bogatej rodziny amerykańskiej, aby ten bagaż odprowadzić do taksówki. Gdy wykonał swe zadanie, bogaty Amerykanin chciał mu to wynagrodzić, więc wyciągnął portfel, chciał mu zapłacić, a ten ubogi tragarz powiedział: nie, dziękuję, wie pan, mam takie zadanie, raz dziennie muszę wykonać dobry uczynek. Amerykanin zdziwił się i jego otoczenie, czyli najbliższa rodzina, jego dzieci, że ten ubogi Anglik, zwykły tragarz, nie chciał przyjąć pieniążków za swoją pracę. Zapytał: a cóż to takiego? Dlaczego masz wykonać ten dobry uczynek? Na co on powiedział: wie pan, jestem skautem, a my skauci musimy pamiętać o tym, aby wykonać raz dziennie dobry uczynek. Tak się stało, że w tej rodzinie amerykańskiej był mały chłopczyk, który zainteresował się terminem skaut. Przeczytał wiele książek, zachwycił się ideą skautingu i w ten sposób w Stanach Zjednoczonych założył również zastęp skautowy, a później drużynę. Mówię o tym, bo to jest właśnie braterstwo. To jest w jakiś sposób jeden z elementów braterstwa. Pamiętaj, aby to braterstwo było w twoim zastępie, w twojej drużynie, w twojej jednostce. Braterstwo to nie jest tylko hasło, tylko przede wszystkim czyny. Braterstwem jest to, abyśmy pamiętali o tym węźle, czyli o jednym dobrym uczynku dziennie wobec wszystkich ludzi, których napotkamy na swojej drodze. Braterstwem jest to, że jeśli umawiam się, że pomogę swojemu bratu w jakimś zadaniu, to to zadanie wypełniam, a nie zawodzę. A jeśli zawodzę, to przepraszam i staram się poprawić. Braterstwem również jest to, że potrafię wybaczyć swojemu bratu pomyłkę bądź też jakieś zaniedbanie, aby ruszyć, aby mu pomóc ruszyć ze służbą do przodu. Dlatego, druhowie, życzę wam podczas Dnia Myśli Braterskiej wiele solidarności, wiary, nadziei i miłości na lepsze jutro. W służbie Bogu i Polsce, czuwaj!